No. Cześć, Klawer, moje kochane nasiorki. Witam was w kolejnym vlogu na moim... Ja też was witam. W głównym kanale, ze mną też jest Hania. Jak zawsze na filmikach taty, no czasami mnie nie ma. Wyjątkowo wrzucę... Gaga. Czekaj chwileczkę. Wyjątkowo wrzucę tego vloga, słuchajcie, na kanał markowy YT, z tego względu, że są to życzenia. Tu jest większy zasięg i tak w drodze wyjątku myślę, że będzie dobrze, jeżeli zobaczę to troszkę więcej osób. Ale jutro o tej samej porze będzie vlog o książce bardzo fajnej. Także już zapraszam. To ty jutro wracasz do domu, przecież jedziemy do babci. Vlog nagramy dzisiaj. A jutro go wrzucimy na YouTube'a. Ale na telefonie to zrób. Także jutro o tej samej porze, co macie ten vlog, będzie... Haniula. O tej samej porze będzie vlog o bardzo fajnej książce, także bardzo serdecznie zapraszam. Jestem tutaj z Hanią, która jak wiecie zawsze lubi się wciskać w takie informacje. Słuchajcie, chciałem wam złożyć najlepsze życzenia. Dużo szczęścia, pomyślności, wiele radości, przyjemności. A dzieciom życzę wesołych świąt. I dużo prezentów od takiego pana z brodą w czerwonym... Mikołaja. Dzianku, dokładnie, Mikołaja. Nie wiem, żeby wam się spełniły wszystkie marzenia, żebyście byli zdrowi, a całą resztę to myślę sami ogarniecie, bo zdrowie jest najważniejsze. I żebyście nie byli chorzy w Wigilię, bo ja w Wigilię już dzisiaj jadę do babci, a dzisiaj jest niedziela. Więc proszę nie zachorować. Tak, nie zachorujcie, tak jak na przykład ja. Słuchajcie, mamy vloga, więc oprócz życzeń trzeba by coś wam opowiedzieć i pokazać jeszcze fajnego. Jak wiecie, nie wiem jak to jest u was z tradycją, my choinkę ubieramy w domu trochę wcześniej. Ja właśnie tak... Choinkę. I właśnie choinka tak ze mną z koltem jechała, teraz stoi kawałek, słuchajcie, stąd, ale wiecie, no, święta to nie tylko choinka, święta to też wiele innych rzeczy, które robi się obok, jak pierniczki, które były dekorowane wczoraj na stole, na którym teraz nagrywam, tutaj jest troszkę jeszcze ozdób latających, trzeba jeszcze przed wyjazdem do godziny odkurzyć. Choinka to też inne przygotowania, jakieś stroiki, nie stroiki. Które robiła moja żona i oczywiście też wam je zaraz pokażę. Dobrze, włącz choinkę. Ale też moja żona także przygotowała się bardzo... Obojętnie. Bo nie ciągnie tego kabla. Bardzo skrupulatnie się moja żona przygotowała na święta, więc robiła sobie też takie świąteczne, jak widzicie, pazurki z gwiazdkami. Aż wczoraj mówię, kochanie, muszę nagrać vlog z życzeniami dla moich widzów. Och! To pokaż moje paznokietki, no to pokazałem, niech ma moja mysza kochana też wkład, więc takie oto piękne pazurki ma moja żona. Jedne paluszki, dokładnie dwa ma z takimi pięknymi śnieżkami. Śnieżkami. Moja mama chodzi do pani Paulinki, ja czasami z nią też. Tak, do pani Paulinki, do kosmetyczki. Ja też tam chodzę. Tak, też babcia też tam chodzi. I babcia, i moja siostra też tam chodzi, taka nasza rodzinna kosmetyczka. Ale wracając i do... I jeszcze coś. I tam jest taki ten... fryzjer i można robić paznokietki. To jest najlepsze. No właśnie. I w sobotę i w niedzielę tam jest największa kolejka, dawaj tato. Dobrze, i no i mamy choinkę, którą oczywiście widzieliście, która jechała ze mną przypięta pasami, Haniu. I ten. Jak są wszystkie panie, to jest mniejsza kolejka tam u pani Paulinki, ale pani Paulinka już nie robi włosów, tylko pasy. A tak w ogóle...
coś dziecia chce powiedzieć. Fajny będzie film. No, można polemizować? Można. Teraz daj mi powiedzieć, dobrze? Dziękuję. Choinkę oczywiście ogoliliśmy, natomiast nie będę pokazywał całej, bo to jest w takim miejscu, że ciężko było ją dobrze skadrować, więc macie taki urywek z cukiereczkiem, z gwiazdką, z bombeczkami. I tutaj widać, że jest mamy sztuczny, co? Śmiech taki też jest, taki dzwoneczek, który dzwoni, proszę poczekać chwilunię, to pokażę. Nie będzie słyszeć, czy słuchać kochania tego. Dlaczego? Bo to jest za daleko. Poczekaj chwilę, ja coś zrobię takiego, żeby było... Dobrze, słychać. Jak wiecie, tak jak mówiłem na początku, moja żona oprócz choinki, którą pięknie przeozdobiła, Hania, za chwilę stąd wyjdziesz. Zrobiła także piękne stroiki. Jeden stoi przy telewizorze. O, taki właśnie piękny. Tu jeszcze jest świecąca się choinka. To są jakieś świecące gałązki. Kwiatek, który nazywa się gwiazdą betlejemską chyba. I jakieś takie jeszcze inne dziwne, fajne ozdóbki. Moja żona jest bardzo utalentowaną artystycznie osobą. I oprócz tego mamy jeszcze taki piękny stroik. A kto powiedział o czymś takim? Ja sama to zrobiłam w zeróweczce. Przepraszam, to Hania zrobiła, pogadź, bo nie było widać. To Hania zrobiła w zeróweczce, proszę, taka szyszka, która też jest taką choinką, ozdóbką. Tutaj też mamy sztuczne. Też jesteś bardzo zdolna. Uważaj, bo tutaj jeszcze mamy trochę tego kleju. Też mamy taki piękny stoik ze świecami. Tutaj, jak widzicie, jest jakiś renifer, bombki, gwiazdki. No, świeczek nie zapalimy nigdy, bo po co? I tam tak, o, no właśnie, tam właśnie stała też. Taka choineczka. Taka Mikołaj do nas przyszedł, jak... Opowiem wam historyjkę. Jak my byliśmy w zerówce, poszliśmy na śniadanie, tak? Jak wróciliśmy, to zobaczyliśmy otwarte okno z pluszakami przewracanymi. A co było pod choinką w zerówce? Prezenty! Były też trochę inne, ale je za chwilę przyniosę. Nie, nie ma takiej potrzeby. Okej, okay, nie przyniosę. Nie ma takiej potrzeby, nie, nie, jest taka, tak, choineczka, bo tak, choineczka dostała Hania, tak? Tak, i to się świeci na kolorowe. Proszę, jeszcze minutkę. Pan minutka. Bądź. Teraz to lepiej widać, tym ciemniej, tym lepiej to widać. Teraz widać, że ta choinka się tak bardzo... Fajnie, wszyscy to widzą już od dawna. On już sobie świeci. Jeszcze taka przygoda, bo też miałem w pracy wigilię ostatnio, kilka dni temu i u nas te wigilie zawsze się źle kończą. I niecelowo, nie ma tam żadnych awantów, bo są jakieś dziwne wypadki. Rok temu, znaczy kolega to Pępuszewski, bez tylko ksywki rzucimy generalnie wody ognistej, wypił troszkę dużo i wracając do domu, do siebie się przewrócił i tak miał porysowaną twarz trochę. To była przygoda sprzed roku i my myśleliśmy, że teraz będzie jakoś grzecznie i spokojnie, bo to w sumie, a to trochę mniej wypijemy i będzie lepiej, a kolega, inny kolega, już nie ten sam, wychodząc z pracy, idąc skrótem, za szybko podniósł głowę do góry, bo tam jest takie niskie, są to drzewo, on tak zamiast za tą gałęzią wielką. To wyobraźcie sobie, że moja ręka to jest właśnie to drzewo. Dawaj tam. Tak, no to tutaj do przodu. I on zamiast przejść tak, to wszedł tak w to drzewo i generalnie
Jako, że to jest też to postawny mężczyzna, 1,88 m wzrostu, to tak centralnie przywalił oczodołem i generalnie ma teraz pęknięty oczodół. Także po prostu nikt się z nikim nie awanturuje, nikt się z nikim nie bije. Dlatego właśnie uczciliśmy i stwierdziliśmy, że te nasze wigilie w pracy to na pewno nie są wigilie w naszym sklepie, to nie są wigilie normalnych ludzi, tylko to muszą być wigilie nosaczy, jak widzicie, to są same nosacze, bo to jesteśmy po prostu my. Tak A gdzie właśnie jesteś ty? wyglądamy. No, poznaj tatę. Ale Tu jestem ja, nie widać mnie. nie widzę. Bo masz straszną No, bo maskę. mamy maski, dokładnie, więc takie są nasze, słuchajcie, wigilie. Takie są już wasze I wigilie na takich polach, Janusze, nosacze na polskości, takich po prostu polach, gdzie tak to się gra wygląda. w tenisa. Bo ja to widziałam, bo ja tam chodziłam już kiedyś, prawda? Prawda. Wracając jeszcze do ostatniego wątku, chciałem poruszyć Tematu. macie cel donatów, tak? Cel donatów na utrzymanie Dedyka będzie do końca roku. Także jeżeli ktoś by jeszcze chciał się dorzucić, że chciałby z nami grać, oczywiście wpłaty są dobrowolne i nieobowiązkowe, to do końca roku jeszcze możecie coś wpłacić. Od stycznia pierwszego ruszamy z kolejnym celem charytatywnym, ale o tym, moi drodzy, już wkrótce się dowiecie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. O, i jeszcze coś chciałam powiedzieć. I proszę też, to jest dla dzieci, żeby pamiętali, że... No to powiedz. Żeby dzieci przypominali, czy tam mamie, czy tacie, dziadkowi, siostrze, bratu, babci, komukolwiek, kto ogląda te filmiki, żeby napisał pod spodem Komentarz. Zostawi komentarz. łapkę w górę. Tak. Albo w dół. Jak mu się nie podoba, to w dół, ale jak mu się podoba, to w górę. I bardzo prosimy, Dobrze, złóż życzenia jeszcze. poczekaj, bardzo prosimy, żeby o tym nie zapomnieć. I wesołych świąt. Także Wam życzę spokojnych, wesołych świąt i do zobaczenia drugiego albo drugiego dnia świąt, albo w czwartek, wtedy będą jakieś strumyki. A Wam pięknie dziękuję. Do zobaczenia. Hej.